Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak. Pewnie większość z Was wie, że w Tatrach właśnie powstaje nowy szlak. Będzie to pierwsza Via Ferrata w Tatrach. I w dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać, gdzie dokładnie on się będzie znajdował, jakie będzie długości, jaka będzie jego specyfika. I też niedawno przechodziłem... Szlak żółty na czerwoną ławkę, który jest tak naprawdę blisko tego miejsca, i pokażę Wam trochę tą okolicę, gdzie będzie znajdował się ten nowy szlak, i powiem Wam też, kiedy będzie otwarty. Dzisiaj taki krótszy materiał, bo ostatnio dość dużo było takich długich materiałów na kanale. W przyszłym tygodniu kolejny długi materiał. Także dzisiaj tylko taki szybki news, bo sam też się już nie mogę doczekać, kiedy będzie ten szlak otwarty. I mam nadzieję, że wy również i że zobaczymy się na tym szlaku już w tym roku może. Nowy szlak na Słowacji pierwotnie miał powstać między wodospadem Skok w Dolinie Młynickiej a skrajnym Soliskiem, ale ze względu na ochronę przyrody nie wyrażono ostatecznie na to zgody. Zdecydowano się więc zmienić lokalizację i stworzyć pierwszą w Tatrach via Ferrate, czyli rodzaj szlaku dobrze znanego turystom podróżującym po Alpach. Przeważnie charakteryzuje się on dużą ekspozycją i ma charakter taki bardziej wspinaczkowy niż turystyczny. Wyposażony jest w stalową linę, która pomocna jest przy asekuracji i poruszając się po via ferratach, musimy wyposażeni być w zestaw zwany Lążą, uprząż oraz kask. Dobrze jest też mieć rękawiczki ochraniające nasze dłonie, bo często łapiemy jakiś metalowych fragmentów. Na takich szlakach często spotkamy liczne ułatwienia w postaci drabinek lub klamer. Nazwa pochodzi z języka. Włoskiego Via, czyli droga Ferreo to żelazny, więc Via Ferrata to jest żelazna droga. Tatrzańska Via Ferrata będzie wytyczona w okolicy znanego nam żółtego szlaku, prowadzącego na przełęcz czerwona ławka. Jest on uważany za jeden z najtrudniejszych po słowackiej stronie tatr. Aby dostać się na nowy szlak, będziemy musieli najpierw zielonym szlakiem przejść przez dolinę małej zimnej wody do schroniska Teriego. A następnie podejść pod razestię pod Sedielko. Nie wiem czy jest polskie tłumaczenie, ale Sedielko to jest słowacka nazwa lodowej przełęczy, więc chodzi po prostu o rozejście pod tą przełęczą, i w tej okolicy będziemy mieć do wyboru nowy wariant dotarcia właśnie na czerwoną ławkę. Albo taki jak do tej pory, czyli jest to żółty szlak, ten który ja przeszedłem i widzicie go teraz na filmie, albo alternatywna droga, która będzie ponad nim, i to właśnie będzie Via Ferrata, która będzie wynosić w sumie około 450 metrów, więc nie będzie to jakiś długi odcinek. Całość takiego przejścia powinna nam zająć około godziny. Warto podkreślić, że będzie ona jednokierunkowa. Jeśli chodzi o przewyższenie na szlaku, to od strony Doliny Małej Zimnej Wody wynosić ono będzie 150 metrów, a od strony Doliny staroleśnej Via Ferrata będzie miała przewyższenie już tylko 80 metrów. Nowy szlak będzie poprowadzony także po drugiej stronie czerwonej ławki, czyli właśnie w stronę doliny staroleśnej i schroniska zbójnickiego, do którego prowadzi najpierw żółty, a potem szlak przechodzący w niebieski i ten odcinek żółty jest z tego co pamiętam, ubezpieczony takimi dwoma drabinkami zrobionymi z metalowych klamer. Ale ta strona jest zdecydowanie łatwiejsza od tej strony, od schroniska Teriego, gdzie jest zdecydowanie więcej tego żelastwa, tych łańcuchów i klamer. Tutaj raczej problemem jest taki sypki żwir, który po prostu utrudnia nam wejście albo zejście. I Słowacy tłumaczą, że obecny szlak jest stosunkowo trudny i popularny, a utworzona via ferrata będzie stanowić taką bezpieczniejszą i szybszą formę dostania się na czerwoną ławkę. Może on jednak okazać się trochę problematyczny i trudny dla osób podatnych na ekspozycję. Prace nad stworzeniem nowego szlaku mają rozpocząć się lada dzień, bo już w czerwcu tego roku i trwać mają do sierpnia, istnieje więc szansa, że uda nam się jeszcze w tym roku przejść ten nowy odcinek. Frata ta, tak jak wszystkie szlaki w tatrach słowackich, które znajdują się powyżej schronisk i w tych i w wyższych partiach gór, dostępna będzie tylko od 15 czerwca do 31 października. Słowacy poinformowali, że metalowa lina będzie rozciągnięta przez całą długość szlaku i zostanie dostarczona na miejsce helikopterem. Z kolei inne jej elementy budowniczy doniosą już na piechotę. Nie jest nigdzie napisane, jakim kolorem będzie oznaczony nowy szlak, jednak patrząc na fotografię, można domyślić się, że Via Ferrata będzie szlakiem czerwonym. Jeśli materiał Wam się spodobał, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrybowania kanału. Napiszcie w komentarzach, czy wy też czekacie już na otwarcie tego szlaku i czy planujecie w ogóle tam się wybrać, czy chodzicie po Tatrach Słowackich. Osoby, które jeszcze nie widziały poprzedniego materiału o katastrofie urugwajskiego samolotu w Andach, to zostawię link w opisie. Zapraszam serdecznie do oglądania, a my widzimy się na szlaku oraz w kolejnym materiale. Do zobaczenia, cześć.